Przynajmniej do czegoś się przydał czat teraz. Zawsze pierdoły gadają. Dlaczego on jest duchem? Bo tu nigdy nie doszedłem w pierwszym crashu dotąd. Więc nie wiem. Obstawiam, że on mi daje światło tutaj, więc przydałoby się śpieszyć, ale... prawie nie doskoczyłem. O nie, KSI z Loganem Paulem się biją, tak? Ja słyszałem, coś na czacie pisali. Wreszcie. To jest... rak. To nie, to nie była w żadnym wypadku obraza. Wcale czat nie jest nie, ten, czasami wkurzający. Co nie? Po co ustawione te mecze bokserskie oglądać? Co nie w temacie? Nie wiesz, kto to jest Log... Fuck. No i zapatrzyłem się na czat. Nie wiesz, kto to jest Logan Paul i ten? I KSI? To są takie... Tacy ten... w sumie nie wiem, czy amerykańscy, czy jacy. No ale to są youtuberzy, nie? Logan Paul to był ten, co był w Disney Channel i go wywalili. Nie, to on był? Czy Jake Paul? Logan Paul to był ten, co znalazł martwe ciało w japońskim... tym lesie samobójców i zrobił o tym filmik i wstawił na YouTube'a. O, tyle. No i jest ciemno jak w dupie u murzyna. Okej. Okay. Świeć mi. Świeć mi, a nie odwalasz gówno. Może po prostu za wolny byłem. Widziałem tą dziurę, ale jestem głupi. Dobra, cicho. A tego KSI to nawet dobrze nie oglądam. Znaczy, żadnego z nich nie oglądam, ale tyle się o nich słyszy od jednych różnych youtuberów, to wiadomo. Od tego, od... Tam oglądam kilku tych takich... Na przykład Pyrocynical. Ominąłem trzy skrzynki. Kiedyś oglądałem trochę H3H3. No i oczywiście iDubbbza, więc... Coś o tym wiem. Dobrze, że to się nazywa Jaws of Darkness, ten level, a nie Jaws of... Aha, nie będę mówił, bo... No widzicie, oni są młodsi... Oni są młodsi ode mnie. To jest śmieszne. Okej, okay. To się paliło, no ale nie będę narzekał. Wyskakuj, kobra. Oczy kobry. Wściekłe pięści węża. Czy jak to tam się zwało? Tu co się dzieje? Nic ciekawego. Tu wiem, że można z tego spaść i to jest głupie, no ale niech będzie. Bo nie blokuje tak jak w trójce na tych padach do bonusowych stage'y. A, że ja muszę w tył teraz iść. O, ja pierdzielę. Jak mogłem nie zażartować w takim miejscu? Masz rację.
Tak, ja... O, nic nie widzę, mam iść w lewo, wiem. Dopiero teraz zauważyłem, że coś się kamera nie rusza, więc... A tu TNT jest. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite. Nie, on nie ma takiego, to mi się pomyliło z tym, z Motorhead. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite, TNT, and I'm in the fight. Nie lubisz? A, bo się napłakałeś, stary. W Kangurka KO dużo też nie grałem, troszkę grałem tam. Dobra, teraz to ogarnąć. To się nie zapada. Więc jest easy. Kangurek kakao. A, to jest... Ja miałem za słabego peceta, żeby grać w takie gry. A jak już miałem lepszego, no to nie grałem w takie gry. O, tam był checkpoint. Ucho cię boli przeze mnie? O, w Raymana w dwójkę, jak ja, ile ja w niego grałem. Jestem zawiedzion tobą. Skoczyłem. Nacisnąłem A i skoczyłem, ale nie skoczył. Możliwe po prostu, że za późno. O, Aso wbija do Rasta, więc jak skończę ten level, to wracamy do Rasta. Tylko się zapytam, czy będzie grał. Będziesz grał? Czy tylko na chwilę? Dzięki, że mi śmierci życzysz. Aso będzie grał z godzinkę, więc muszę szybko skończyć ten level. Żeby jeszcze z nim pograć w Rasta. Jak skończę. Jeśli skończę, nie? O, leć, Adaś. Dobra, tu jest coś gówno. Bo to są dziwne te. Nie! Nie! Dzięki za maskę, gro. Wiem, że uważasz, że jestem z zerem i musisz dawać mi pomoc. Ale to mnie obraża. To obraża moją dumę. Tu to jest easy. Tu mogę sobie skakać, ale... Tu z jakiegoś powodu mam taki problem. Pyk, pyk, tu poczekać na te, co, ty się pytasz na czacie, czy ktoś w Heroesy grał? Jakby inaczej. Okej, to pierwsze idzie, ja się spodziewałem, że mnie maska ochroni przed tym, no ale, o, dobra, ochroniła mnie, nieważne, jest checkpoint, jest git. Autorytet nie ma tutaj nic do rzeczy. O. No. Jak coś, jakby ktoś naprawdę chciał tego crasha oglądać, to będę go... niedługo pewnie wrzucał w odcinkach. Podzielę to na jakieś tam 15-20 minutowe segmenty i po prostu będę wrzucał jako zapis z live'a. Znaczy jako odcinki. Oczywiście, że się kiedyś grało. Ja mówię, czekam cały czas na Spyro. Na ten remake. I jak wyjdzie na peceta, to ja będę szczęśliwym człowiekiem. I w Spyro 3 będę grał jak dzieciak. Dobra. Udało się, nie spaliłem się jakimś cudem. To się nie zapadnie. Wiem, że tam jest coś na prawo, ale nie wiem, jak tam się dostać i nawet nie będę próbował. Please, zdobądź to. Dziękuję bardzo.
Kurde! Jak mogłem takie coś spieprzyć? Ja w Heroesy 3 to ja cały czas. Gry mojego dzieciństwa na PC-cie to były Fallout 2 i 1 w takiej kolejności, bo najpierw w 2 grałem, później w 1. Heroesy 3. I to wszystko, na co miałem miejsce na dysku. Więc grałem w dwie gry. W Age of Empires jakieś grałem u kogoś, ale... Ale tylko chwilę. Ale w twierdzę to już grałem dużo. 27 na 112. Trochę tych skrzynek ten... Ominąłem. Szczerze spodziewałem się, że tu będzie schowane TNT i na mnie spadnie. O, tak jak tutaj. Ale ja mam dar przewidywania przyszłości, kurde. Bo wiem, jak być będą. Tak jak twórcy tych gier. Gdzie gram w Rasta? Na serwerze. Jak wszyscy na serwerach grają. Pyk. Polecasz... Polecasz... Nie widać. Fallout Tactics? Może grzbiet będzie widać, nie widać. Tu po mojej... Po mojej lewej... Oczywiście grałem w Raymana i 1 i w 2. Fallout Tactics... leć. Błagam się. Czekajcie, muszę się skupić. Na Hama, na Hama. Ty, a co to jest za ten podróże w czasie? No właśnie. Krasula mówił, że grał, a później jest pytanie, owsi grałeś w Raymana. A, bo tu ominąłem 60 pudełek, więc... Nie, a wracając do Fallouta. Mam 1, 2, Tactics, 3. Dodatek do 3, dziura i operacja Anhorada. I Broken Steel i Point Lookout. I Fallouta New Vegas i Fallouta 4. Więc tak, grałem w Fallouta, we wszystkie grałem. No, oprócz tego Brotherhood of Steel, które wyszło na Xboxa i na PS2. Dobra, idziemy na Rasta. Bo gdzie my jesteśmy tutaj? Pinstripe'a ostatnio chyba zrobiliśmy. Czy Koala... Nie, najpierw jest chyba Koala Kong, a później jest Pinstripe. Czy coś takiego? Powinniśmy być już blisko końca. Bo tak, tu lecimy już do tego, do blimpa Cortexa. No i później zaczynamy dwójeczkę. Relik... Ja chcę tam. Czyli tu jest taki... Że co? A. Okej. Okay. To mi pranka zrobiło. Dobry prank. Wrasta, chcę chwilę przerwy zrobić, żeby zacząć od nowa, bo na razie mi się po prostu nie chce. Już trochę jednak graliśmy w niego. Codziennie grać przez kilka dni do 4 w nocy Wrasta, no to przesada. Się idzie wypalić. Okej, gdzie ja tu mogę spaść? Tak jakoś nie... Niejasno pokazane. Minecrafta nawet nie mam. Grałem na wersjach pożyczonych od wujka The Pirate Bay'a. Jak kiedyś grałem. Oho, tutaj wskoczyć to jest kurde... Nawet nie zatrzyma się. Jak będą odcinki? Mam nadzieję, że jak najczęściej. Ale zobaczymy.
Znaczy mi się rok szkolny zaczyna w październiku dopiero. We wrześniu będę miał praktyki, no ale to praktyki nie są tak wymagające jak ten. Muszę znaleźć, kurde, teraz w gimnazjum jakimś praktyki. W sensie? Jak przestawić twój zegar biologiczny? W jakim sensie? O, nie, myślałem, że mnie złapie. Dobra, idę na rasta zobaczyć. A, czy nas nie zrajdowali, tak? No, da, widzę, że Wunkres gra. Renku, Yuki. Stawiam, że... I Iris. No to teraz mi to mówisz, jak ja w Crash'a zacząłem grać. Bym też wbił. No jak, nie możesz. No dobra, przejdę ten level i wbiję. Trochę się postrzelamy chociaż. To jest łeb. Ja tu myślałem, że on idzie przerwę se robi czy coś, a on... O, idę na rasta. Dobra, ja wychodzę z TS-a, idę na Discord. No ja za jakieś 20 minut pewnie wbiję. Może szybciej. Dobra. User disconnected from your channel. A, ja nie mogę tak siedzieć. Siedziałem tak, mówię, 2 dni pod rząd. No to jak siedziałem do 4 w raście, no to wstałem następnego dnia o 1. To nie tak łatwo. Jednak odespać trzeba, szczególnie ja, bo ja bardzo lubię spać. Oho. Czy to jest warte tego? Uważam, że warte. Myślałem, że to idzie jeszcze na górę i że zwaliłem. Okej. Okay. O, nie. Kiedy ostatnio był checkpoint? Nawet nie pamiętam, gdzie to jest i nie pamiętam, w którą stronę iść. Chyba w tą, ale... Ta, raczej w tą. Okej. Okay. Szybko, bo mi rajdy mijają wreszcie. O, tu będzie kibel. Tak, ja lubię widzieć, gdzie ja lecę. A nie na... Nie w ciemno ten. Okej, tu jeszcze jest bezpieczne. Jest, udało się. Okej, okay. Git. O nie! Zapatrzyłem się na czat. A tam nic nie było nawet. Dobra, full skupienie, żeby szybko grać w Rasta. Wczoraj jak miałem problemy z tym, z levelem, to jak dostałem 2 dychy do Nate'a, to mi pomogło. Nie żebym coś sugerował, no ale wiecie. Czyżbym zwalił? Zwaliłem, okej, okay, zwaliłem. Tu trzeba jedną zawsze zostawić. Żeby sobie wskoczyć na górę. I te 3 trzeba rozwalić. Bo tak myślałem na początku, że nie wskoczy się tam, ale jakby zapomniałem. Elton. Na jakim padzie? Na bezprzewodowym do Xboxa 360. Okej, okay, tutaj to ogarnąć. Idzie 1, 2, 3, easy. Tu mam chwilę. I to jest ogarnięte, easy, to jest easy katka. I tutaj to leci. Szlak. Co nareszcie inna gra? Zaraz będzie Rust, zaraz będzie wszystko, co kochają ludzie. Bo Aso mi tutaj zrobił pranka i poszedł na Rasta. Bo myślałem, że on idzie awka. No i już nie wskoczę, okej. Okay.
Bo ja się za bardzo śpieszę, bo chcę bić. Bo jak Aso mi nie gra, to szczerze mówiąc nie chcę mi się grać, bo z nimi się najlepiej gra. Iriska nadal mam wyciszonego, więc nie będzie gadał na tym, na voice'ie. To jest jeden plus. Teraz skupienie. Przejść ten level i będzie git. To jest najgorsze. To też. No tutaj to już was do końca posrało. Okej, udało się. Jesteśmy bogami. Nie. Boom. Level przeszliśmy. Idziemy na rasta.